Tadeusz, pamiętam, kiedy się poznaliśmy i byłeś jeszcze berbeciem tak, i pacholęciem będąc, powiedziałeś, że chciałbyś być kiedyś wielkim recenzentem. Pozwól, że zdejmę okulary, aby nadać specjalnej wagi temu, co powiem. Tak. Czy wiesz, że stanie się to właśnie po dzisiejszym programie? To będzie twoja inicjacja do świata wielkiego recenzentstwa elektronicznej rozrywki? Pozwól, że założę i jeszcze raz zdejmę okulary. Tak. Ty masz minę normalnie jak James Bond. Zobaczcie, jak Tadeusz przechodzi inicjację do świata recenzenckiego. Zapraszamy. Teraz, żeby się wczuć, powinienem wstać z tego krzesła, złapać je, a następnie skatować nim Miłosza i wskoczyć na stół. Ale tak naprawdę, bo oni i ze stołu skoczyć na ciebie. Oni się naprawdę biją cały czas i dlatego są bardzo twardzi. Ale wiesz, kto jest najtwardszy i kto jest od zawsze? The Undertaker! O czym nie wszyscy wiedzą, The Undertaker był takim, można powiedzieć, on był pierwszym ojcem krzestnym mojego nika internetowego, bo przecież ja pisałem recenzję. Grabasz właśnie się wziął od The Undertaker. Od tego się wziął. Original Bad Boy, jak kurczę jakiś Tito Ortiz mówi, że on jest tam Huntington Bad Boy, to my zawsze mówimy, prawdziwym Bad Boyem jest The Undertaker. Tak, ponieważ jest od zawsze i Jezus Maria, 30 lat jest w WrestleManii? No, on jest na luzie jest 30 od lat. On jest starszy od Hulka Hogana, który jest najstarszy na świecie. On jest prastary. On jest bo on jest The Undertaker. I on już w ogóle umarł, tylko nie miał na tyle cywilnej odwagi, żeby zesztywnieć. Podobała ci się W12? To brzmi jak troszeczkę taki program serial. Jest, tylko u nas jest W11. A tam jest o jeden jest dalej. W12, bo amerykański, wiadomo, no, u nas jest W11. Tam jest lepsze. Ale muszę powiedzieć, że mi się W12 podobało i to zaskoczyło mnie, bo ja w ogóle nie grałem w te wszystkie WrestleManie od bardzo dawna. No ale dlaczego? Bo jakoś tak wiesz, no, bo nie lubię tego sportu, krótko mówiąc. Po prostu dwie dresiary rozmawiamy. Czego się gra podobała? Dresza? Nie, bo ja też. Nie, taka była fajna, jak nie. Założyłam tą Słuchaj, kurtkę, tak patrzę, muszę... mówię, ej, super! W ceweczce. Mam zaziębioną ceweczkę. Mi się zaziębia. Więc chciałem powiedzieć, że nie. Mimo tego, że nie jestem fanem sportu, to potrafię docenić fajną nawalankę. I W12 jest zaskakująco fajną nawalanką. Proste zasady. Jeden guzik do nawalania, drugi do łapania. Strasznie fajny system kontrowania, bo tam się zapalają lampki nad głową kolesiowi, żeby nacisnąć trigger albo A. I ma bata, żeby zdążyć to wcisnąć. Kiedy to prawda, się zapala. Właśnie chciałem powiedzieć, ale ty ubiegłeś. Ale pic to. Ważne, że... Ale nawet jak zdążysz, jak już wiesz, to już sekundę później nie zdążysz. Więc bo musisz się włączyć drugi guzik. Ale nie, ten system jakoś tam działa generalnie. Więc od strony rozgrywki ta gra oddaje istotę wrestlingu. To znaczy, że możesz się bić 10 minut, a następnie dostać totalny wpierdolę, masują, bo wstaje z krzesła i bije cię taboretem, nie? A potem masz... To jest jak w uniwersum Marvela, po prostu przez budynki się przerzucają i jeszcze rozmawiają cały czas. Potem masz comeback. Tak. Tak. Teraz ty mówisz. A potem jeszcze są... A teraz ja mówię. A potem jeszcze jest taki numer, że oni jeszcze w backstage'u się tam lutują przecież, bo to jest wszystko zrobione jak taka relacja telewizyjna, tak? No nie, bo w ogóle to w singlu to tak, w singlu to się w ogóle gra, tam wciela się w różne postacie. Wychodzą downy i się tłuką i wszyscy są szczęśliwi, a oni udają, że się tłuką. I w Jersey Shore też udają, że się tłuką. Czad, normalnie, zachęciłem cię. Nie, słuchajcie. Od paru programów tak, jest... do jakiejś gry zakręcić po prostu, że bez paraolimpiada. Super Stardust. Super sprawa, no. Zachęcić. Nie, to jest dobra nawalanka. Uważam, że jest to bardzo solidnie wykonana gra, fajna grafika, bardzo to wygląda rzeczywiście jak... Oni tak, oni się pocą tak. Się pocą i jest olbrzymi kto? The Undertaker! And he's here! Jest wyższy od głowy od następnego zawodnika. Tak, bo fucking huge! Więc moja ocena to będzie... 8 i 7 będzie ocena. Jakie 8? Gdzie 8? No przestań, jakie 8? Ta gra nie zasługuje na 8. Tak, właśnie zrozumiałem, że nie zasługuje na 8. Dajmy jej 7. Masz rację, Miłosz, damy jej 7.
Teraz będzie używanie. Będzie gra strategiczna, która jest tak strategiczna, jak sama strategia. Jezus. I feel sick. Pozwól, Miłosz, że zrobię to za ciebie. Dzięki. Tak, właśnie tak. I nie, bynajmniej nie rzygamy tęczą. A najlepsze... Żeby nie było. Nie ma rzygania tęczą. Nie, na pewno nie przy Wargame. So. Poczekaj, bo ja zacznę, dobra, żeby było merytoryczne wprowadzenie, a potem będziemy używać, dobrze? Więc tak, Wargame European Escalation to jest nowa gra m.in. Eugene Studios, czyli gości, którzy zrobili moim zdaniem bardzo niedocenioną, a fajną strategię pod tym Ruse, którego to skrótu do teraz nie jestem w stanie rozszyfrować. Chyba 300 lat temu zrobili. Nie no, 2 lata temu niecałe. I to była bardzo fajna gra, ponieważ stało się tam przy makiecie i miało się takie żetoniki jakby i też taka była ona bardzo strategiczna. Rus było skądinąd moim zdaniem bardzo fajną grą, z grafiką ładną, nawet jakąś historią, fatalną polską wersją. Zupełnie się nie sprzedało. Podobno największa wtopa w ogóle chyba w Polsce jak wśród strategii w ogóle ever. Sprzedała się jedna. W związku z czym, sprzedały się dwie. W związku z czym, żeby się pogrążyć, to Ubisoft wydaje teraz grę, która się nazywa Wargame European Escalation, jak już żeśmy wcześniej powiedzieli. I generalnie już biorąc, gra Wargame European Escalation to jest tak, Rus, który został absolutnie ograbiony i oskurowany z wszystkiego, co w nim było fajne. I wrzucony wielkie. Następnie pozbawiony jakiejkolwiek takiej growości, nie grywalności, ale growości, że czuje człowiek, że ma do czynienia z grą. Z grą. Pozbawiony dobrej grafiki, bez historii i bez żetonów. Już wspominałem, że nie ma żetonów. Co? Pozwól, że to podkreślę. I bez żetonów. To jest tak, że zrobili sobie teraz taką mapę taktyczną, na której się ruszają takie... O żetonach powiedz, przepraszam, bo... Nie ma żetonów. Nie będzie zamiast żetonów są teraz, proszę was, takie oznaczenia, jak są na prawdziwych mapach taktycznych, z których absolutnie nic nie wynika, jeżeli nie wiecie, czym się różni kwadracik z X-em od kwadracika z trzema kółeczkami. A my wiemy, bo my jesteśmy profesjonalnymi recenzentami, krytykami gier i znamy się na wszystkim. Na wszystkim się znamy. Więc jeżeli ktoś nie wie, czym się różni ten x w kwadraciku, w prostokąciku właściwie, od prostokącika z dwoma x-ikami i z kółeczkiem, to znaczy, że wytłumaczę, jeden to jest dywizja czołgów, a drugi to jest dywizja haubic przeciwpancernych. Nie, komu tłumaczysz, bo oczywiście, że to wiedziałem. Przecież nie tłumaczyłem, ja tylko uzgadniałem fakty. Oczywiście, że tak jest, jak mówi Tadeusz. No. Już jak byłem w West Point, to wielokrotnie... To mniej więcej wtedy byś przesuwał takie właśnie te kwadraciki, tylko w West Point byłoby to fajne. Tak, to prawda. Ponieważ widziałbyś super tego celowość. Tak, widziałbym celowość, gdyż tak. Gdyż tak. Natomiast tutaj nie widać tej celowości. Które w krok za tym podąża. Tu nie widzę tego cierpienia. Znaczy moje cierpienie widzę, jak przesuwam. Cóż za ból, ja bym powiedział. Tak, pain. Cóż za ból. Którego mema możemy tak najbardziej przypasować do tak słabej gry? Zastanawiam się. Ból, ponieważ my mamy teraz taką nową metodę, jak, że będziemy wszystkie gry recenzowali przy pomocy memów. Ból owsików, jak nażerz się płatków owsianych. I to pff, tak? Tak. To jest tak się czułem, jak zobaczyłem tę grę. Pff, tak. I te wyleciały. Tak, to jest generalnie, to w ogóle ona też w dużej mierze przecież stawia na multiplayera ta gra. No tak, i, ale kto i każdy w tym ma dos, każdy grał. Dostaje armię, na którą wydaje punkty i trzeba, można sobie zrobić pierdyliard czołgów i przydać wszystkie punkty na to, albo trochę czołgów, a trochę... Nie pierdyliard czołgów, tylko 4 prostokąciki z X-em. 4 pudełka od zapałek z członkiem na czole. Ona nawet wygląda gorzej niż Rus. To jest dla mnie zaskakujące, że w 2 lata po można wydać grę na tym samym engine, która wygląda o tyle gorzej od oryginału, który był bardzo ładny, taki był plastyczny. Te wybuchy tam sypało się, płonęło, no ładne. Tak jakbyś tu miał na przykład... Niedobrze to jest, mi się w ogóle to... Ja proponuję nie marnować już czasu na ten smutny tytuł, który jest... O którym powiedzieliśmy, żebyście go unikali. Pamiętać. Tak. Ale na pewno wszyscy recenzenci w niego pograją. Znaczy bo... nie. Wiesz co, słuchaj, jeżeli ktoś jest takim maniackim miłośnikiem strategii, taki, że gra w Panzer Generala trójkę jeszcze cały czas. Nie szukaj, wyjaśnij. To tak, nie, bo ja bym chciał jej dać 4,5 na 10. Nie, ale dlaczego byś tak chciał? Bo co, serce cię ruszyło? Tam? Tak, bo mnie ruszyło serce. Czujesz, że cię Święty Piotr kiedyś spyta o to. Bo wiem, że w którejś z równoległych wymiarów jesteś tak, powinieneś być teraz tak, bo teraz ja będę mówił mądre rzeczy. Jest gdzieś w którymś z wymiarów Tadeusz, który lubi gry strategiczne bardziej jeszcze niż ja. I ten Tadeusz właśnie lekko popuścił z radości, że może grać tą wyświetlicę. Niedobra, 4,5 na 10. Nie róbmy sobie jaj. Wydaje mi się, że wyjdę dzisiaj troszeczkę, Tadeusz, chyba z tego programu, wiesz? Bo jest następny tytuł, w którym nic się nie dzieje. Top C.
czwórce mam to, co myślisz o tej grze. Zupełnie, bo się nie znasz i jesteś głupi. Czy wiesz, to jest dość merytoryczna krytyka tego, co powiedziałeś? Wiesz co, może ja merytoryczną krytykę gier strategicznych tego typu wygłoszę. Siur w nią wbijam. Sure, że w nią wbijam. To było wystarczająco merytoryczne. Tak. Czyli lubisz. Bardzo, to prawda. Ale dobrze, grałeś w oryginalny Jagged Alliance? Prastary Jagged Alliance. Jarałeś się tą grą? A widzisz, no właśnie. Ja stary, ja... Dawno. Ale masz erekcję, jak patrzysz na Marilyn Monroe, bo ja nie. Tak. 20 lat temu graliśmy w takie gry jak Jagged Alliance. To chyba 14 lat temu, ale what ifs. Graliśmy w takie gry jak Jagged Alliance, graliśmy w takie gry jak UFO i się nimi jaraliśmy, ponieważ byliśmy młodzi i mieliśmy dużo czasu. Ale ja wiesz, to z perspektywy emeryta ci powiem, że wtedy myślałem, że jak będę miał tyle lat co teraz, to już nie będę mógł w takie gry grać. Wiesz, ale mogę, ale mi się już nie chce. A widzisz, ale gdybyś miał czas, to może byś chciał. Ile tego czasu? Dożywocie by mnie ktoś chciał wskazać. Mam kolegę, który jest wielkim fanem gier tego typu. On się tak zajarał, że wyszedł nowy Jagged Alliance, że aż w niego gra i skończył. I się mu nie dziwię, dlatego że pomijając fakt... Ale nie jest leczony klinicznie. Pomijając wyrzucenie z tej gry punktów akcji i turowego systemu walki, który umówmy się, że w współczesnych czasach... Oraz grafiki, oraz przepakowanej mechaniki w porównaniu do tego, co się dzieje na ekranie, uzyskamy produkt. W takiej przepakowanej mechaniki? Co? No. Poczekaj, to jest międzynarodowa mina, niezrozumienia, o co ci chodzi. No faktycznie, bo widzę takie wielonarodowe gesty tutaj w tobie. Nawet troszeczkę tak pociągnęło Azją. Bo mój międzynarodowy oddział komandosów, naleśników tak zwanych, czyli najemników, który walczy o Arulko, jest międzynarodowy. Ojej, żadnych granic. Żadne kajne granice. Nie, ale serio, powiedz mi, o co ci chodzi, cytując stary dobry dowcip, psi... No, chodzi mi o to, że ta gra jest brzydka. Nie jest. Przeciętnie ładna. Znaczy nie, ładna nie jest, przesadzam, ale to co? No, jak grafika. Noga Angeliny Jolie na rozdaniu rozkarów. Przeciętnie ładna po prostu. Nie, no, ale... No dobra, tam to było strasznie. Biedna Angelina naprawdę. Czy nie, biedny brat. Ona mu nie pokazuje nie, ale poczekaj, brzydka to, ona nie jest ładna, ale nie jest brzydka. No mamy brzydsze gry. Wargame Escalation European Escalation jest brzydsze. To jest taka sama. Nie. Wybucha, może ścianę wysadzić. A Justyna, ona jest taka sama. Nawiasem mówiąc, jeżeli nie wiecie, to chciałem wszystkim powiedzieć, sprawdźcie sobie wywiad z Jolą Rutowicz. Ale wracając do Jagged Alliance. Sprawdźcie sobie parę wywiadów z nami, które okazuje, że nie jesteśmy tłumokami, co też dla nas jest wielkim szokiem czasem. Mało jest takich wywiadów, niestety. One wymagają bardzo dużo montażu. Nie każdemu się chce. Prawda. Nie, no ja cały czas nie rozumiem twojego zarzutu psi. Mówisz, chwilę mi się, że powinniśmy skończyć. To jest już, wiesz, dokładnie ta sama gra, tylko że troszeczkę usprawniona gameplayowo, znaczy wyrzucono z niej ten cały system turowy, tylko teraz jest system aktywnej pauzy, tak zwany, że pauzujemy, wydajemy sobie rozkazy, można nawet skoordynować. Menopauza. Można sobie skoordynować momenty, kiedy będą strzelać. Tam jest parę wad, oczywiście, że tak, jak na przykład, nie wiem, kamera jest absolutnie z pupki i bardzo mi się nie podobało, jak pracuje, ale ani ta gra nie jest jakoś strasznie brzydka, ale ani nie jest źle zrobiona, jest fungowalna i oddaje klimat tamtej części. Mi się wydaje, że po prostu się czepiasz, bo tamta ci się nie podobała. Co to a będzie? To jest, jak... A ta jest jej siostrą, więc jak mi się... Tak, ta jest jej młodszą siostrzyczką, bardzo dużą młodszą siostrzyczką, która urodziła się ze związku z tym samym niedobre ojcem. Niedobre geny to są. Ale inną matką. Wydaje mi się, że jak ktoś lubi jakieś takie gry strategiczne, to będzie miał używanie. Ja? Nie. No więc właśnie, więc jeżeli ktoś się jarał poprzednimi Jagged Alliance, poprzednimi chciałem powiedzieć, poprzednimi, jak wiadomo, grało się tylko w dwójkę. Więc jeżeli kogoś to jarało kiedyś, to zajara go i teraz. To jest cały czas ta gra o gmeraniu przy grupie najemników, przy uzbrajaniu i przy szukaniu tego najfajniejszego pancerza, który później się zreperuje i założy na nim specjalne dodatkowe mody. Więc masa grzebania, masa czasu do zmarnowania w słuszny sposób. I on się nie zna, ponieważ jest hejterem, haters gonna hate, a ja nie jestem i ja aprobuję tę grę, dając jej 7,5. I bum.
I tak się stało w naszym świecie. Przetrwanie wymaga wspinania się. Wcale nie wymaga. Wspinania się. Troszkę wymaga wspinania, ale to nie jest gra o wspinaniu. A o czym? To jest gra o przeżyciu i dlatego nazywa się I am alive. Dzięki wspinaniu się. To jest też metafora życia w korporacji. Przeżywasz dzięki wspinaniu się. Chociaż właściwie w korporacji... Ty nie pracujesz w korporacji. Skąd się... W odróżeniu od pracy w budżetówce, bo tam przeżycie polega na tym, że się nie wychylasz. Co? Bo ty z tymi wszystkimi korpi pracujesz i musisz ich umysły masować, żeby nie zwariowali, tak? Żeby nie złapali za broń i nie zaczęli strzelać. Podobała się grafika w tej grze? Tak. O. Tak. Dlaczego? Ponieważ myślę, zastosowanie filtrów ukrywa to, jak jest paskudna. Tak. Nie, bo jest ładnie wystylizowana, bo jest bardzo fajna. Znowu, dyrekcja artystyczna, to jest takie moje ostatnie ulubione słowo. Czyli to, że ktoś wymyślił fajną koncepcję tego świata i to, że technicznie ta gra... Myślisz, że to jest coś, czego brakuje w naszym programie i dlatego tak ci to chodzi po głowie? Żeby ktoś ciebie w końcu fajnie wymyślił? Nie, żebyś... I żebyś był ładny? Żeby nie wyglądało, że rozmawiam z gibonem. Że ty rozmawiasz z gibonem? Nie, moje w ogóle wrzało. Prawie takiej kobiecej dłoni brakuje. A mam cię dziś zabić? A mam cię już gnąć krzesłem w krtań? Nie możesz. A, właśnie. Nie możesz, bo ja grałem w I Am Alive i wiem, jak przeżyć. A ja nie lubię. A ty nie umiesz. Nie lubię. Słuchajcie, to jest survival, to jest dokładnie, to ja bym powiedział, że to jest Siren to Hero. Siren to Hero. Tylko bez tych wszystkich zombiaków, dziwnych potworów. Bo się nie umieją one wspinać. Nie, bo nie ma nie, tych, jak one się nazywały, te pielęgniarek. Pielęgniarek. Z Hiroshimy, no. Z Hiroshimy. Nie. No, generalnie rzecz biorąc, to jest to gra, która się dzieje we mgle, albo w takim przynajmniej ostrym filtrze mgłowym. Chociaż mgła się tam też pojawia i ma bardzo duże znaczenie gameplayowe, ponieważ jak się przebywa... Ty mógłbyś być pogodynką. Dziś rano i po południu filtry mgłowe. We mgle się dzieje. Nie identyfikujesz się z postacią. Rzucasz slangiem tutaj. Ślina ci płynie strasznie. No właśnie. Więc jest to generalnie rzecz biorąc taki survival horror, w którym się chodzi, nie ma się w ogóle pocisków, co jakiś czas się spotyka przeciwników, których trzeba załatwić sposobem przeważnie, czyli poczekać, aż do nas podejdą. Jest w ogóle bardzo fajnie zrobiona psychologia tego, że tam niektórzy cię gonią. A, bo jeszcze w ogóle powiedzmy, o czym ona jest, że to jest świat po zagładzie, nie wiadomo jakiej, coś się wydarzyło, nazywało się to bodajże The Event, bo teraz zawsze jest albo The Event, albo The Happening. Albo The Cataclysm. I wcielamy się w rolę pana, który próbuje dotrzeć do swojej zaginionej żony i córeczki i, ale przeżył i szuka, on przeżył, bo jak sam tytuł wskazuje, on jest i alive, chodzi i próbuje przeżyć po dalej. Gruzach. I zbiera znajdźki, żeby przeżyć. Fajne jest to, że nie ma za dużo mówienia o tym, co się stało, więc jesteśmy w takiej niewiedzy cały czas. Fajne jest to, że są ludzie, którzy są źli i trzeba ich zabijać na różne dziwne sposoby. Tak, na przykład udając, że się ich nie chce zabić. To jest gra drogi. To jest dosłownie gra drogi. Gra drogi. Nie, mi się podobało mi się to, że w najlepszym momencie miałem dwa pociski, to był max i to bardzo krótko trwało, bo od razu musiałem jednego wystrzelić przeciwnika, który próbował mnie zastrzelić. A i dodajmy jeszcze do tego wszystkiego, że to jest gra Xbox Live, więc kosztuje orzeszki, 30 zł. I ma, wbrew pozorom, jest całkiem słusznie czasowo. Jak wam zostało 30 zł, to myślę, że lepiej w to pograć niż iść do kina. No? W Warszawie, bo to zdecydowanie tak. Tak. Ja bym się zgodził z tą teorią, to jest generalnie rzecz biorąc gra warta polecenia i ciekawy przykład tego, że nie zawsze w grze trzeba robić siekaninę i nawalankę, żeby zrobić coś. Tak, ona jest taka refleksyjno-zabawowa. Bardzo mi się podoba. Taka do posiedzenia przy niej, nie? Tak, taka właśnie siedzanka. Zastanowienie się nad kondycją ludzkości. 7. Chciałbym jakoś pomasować korzeń, z którego wyrośliśmy. Czyli wrócić do tej tradycji. Fap. Wrócić do i znowu widzę tego mema. Fap. Masuj. Fap. Masuj. Jak zły przed kamerą masuj. Bo kiedyś było coś takiego, że mieliśmy podwójne gry na temat odcinka. Mieliśmy, tak. No. Były pojedynki i były tematy odcinka. I teraz ku zaskoczeniu gawiedzi będzie to gra, która się nazywa Darkness 2 oraz Syndicate. Wcale nie 2. Pierwsza gra jest o facecie, który ma super moce związane z tym, że bardzo kocha ciemność, a nie lubi światła. I ma mama. Co masz? Mama. Ty lalusiu, tak? A on wtedy ci zjada głowę. Parkinsona. Ale on ma mamacki. A drugi pan ma korporacyjne zaplecze. I chipa w głowie. I tak. Hihi,
mamacki ma korzeń. Cipa w głowie. Cipa w głowie. Nie, no po prostu nie ma bata, żeby w nas puściła komisja radiotelefonii telefonii telewizji. Jeden jest supernaturalny, a drugi jest technologiczny. Ale też supernaturalny, przez to, że jest technologiczny. Przez to, a tamten jest przez to supernaturalny. Obie gry są shooterami, obie gry łączy jedna firma w ogóle, bo Syndicate został zrobiony przez znaną firmę Starbreeze, która zrobiła co? Darkness 1. Skurczybyki! Hej! Darkness 2 tego. Nie niestety... będziemy tego nagrywać. Nie będę co robił jedna firma, dwie gry, nie będę tego Darkness robił. 2 niestety nie zrobiło Starbreeze, co moim zdaniem Darknessowi wyszło na złe. Na złe mu wyszło, na złe, bo on jest gorszy. Jest gorszy zdecydowanie od pierwszego Wszystko, Darknessa. Co ma dobre, jest zerżnięte z poprzedniego. I to właściwie... Ale nie jest też zderznięte to, co było w pierwszym najfajniejsze, czyli to, że tam było oprócz grania i strzelania i mackowania, to jeszcze było macania. Macanie chipa w głowie. O, tak, macaj mi chipa. Macaj. Macanie korzenia, z którego wyrośliśmy chipem. W każdym razie... Macanie macką. Jackie Estacado tym razem już nie będzie oglądał telewizji ze swoją dziewczyną, ponieważ ona nie żyje. Daj. Cholera, jakie to było dołujące. Za to będzie bardzo dużo strzelał i machał mackami, co mnie osobiście przestało bawić po drugiej godzinie gry. A mnie zaintrygowało bardzo, że na przykład to, co mi się bardzo podobało w pierwszej części Darkness i dlaczego uważam, że otarła się o korzeń kultowości wtedy, otarła się o korzeń kultowości dlatego, że gracz, grając w grę Darkness, nabierał awersji do światła. Tak normalnie, organicznie. Ty nabierasz wersji. A tutaj naturalnie. To jest po prostu przełożone tak, że strzelasz do lampek, ale na przykład światło od ognia ci nie przeszkadza w ogóle. No bo to nie jest naturalne światło. Bo wiesz, czym się różni samica świetlika od samca świetlika? No nie chcę nawet wiedzieć, ale że powiem, że korzeniem i chipem w głowie albo czymś. Samice świecą, a samce ręką. I tak samo jest tutaj zresztą fakty. O Jezus Maria, poczekaj. Mam nadzieję, że to wszystko wyjmuje kamera. O kurde. O. Suchar dnia. Człowiek suchar na żywo. Człowiek suchar na żywo. Ta się bawi. Miłosz Brzeziński, jaka grabasz. No teraz ja w takim razie powiem, co jest z kolei fajnego w Syndicate, czego nie ma w Darknessie, ponieważ pamiętaj, że robimy Versusa i wypadałoby ten. Otóż to, co jest niefajnego w Darknessie, czyli gameplay, który robi się bardzo szybko nudny, w Syndicate do samego końca grzeje, ponieważ w Syndicate gameplay jest bardzo fajniście wymyślony i fajny. Jak podchodzisz do stołu, to stół ma swoją tabliczkę z takim tutaj pokazanym, że to stół, a szklaneczka ma, że to szklaneczka. Fajny to jest, żeby się nie pomylić. Czyli można powiedzieć tak bardzo obrazowo, że od początku do końca siedzisz za spoconym padem? Zignoruję zupełnie to, co powiedziałeś, ponieważ to nie ma to żadnego sensu. Wracając, oprócz tego, że mamy ten taki fajny, wzmocniony system oglądania rzeczywistości, mamy też możliwość breachowania, czyli włamywania się do chipów przeciwników, co wygląda w ten sposób, że naciskamy guziczek i w tym momencie włamujemy i na przykład sprawiamy, że on popełnia samobójstwo, albo zaczyna strzelać do przeciwnika, albo zaczyna strzelać do kolegów, albo na przykład wybucha mu broń w rękach. A w Darknessie możesz tak, że robisz super finishery i najbardziej to mi się jest podoba akurat to, że masz ciągle mnóstwo fajnych wrogów, którzy cię atakują, a jak zaczynasz robić finishera, to ponieważ animacja musi dojechać do końca. Spokojnie, niech pan skończy, rozrywa pan mojego kolegę na pół. Spokojnie, pan sobie nie przeszkadza. To jest jak w filmach z Bruce'em Lee, nie? To samo jest zresztą w Syndicate, wiesz? Też jest tak. Tak, też tak. Że jak egzekujesz to w tym momencie... To wszyscy mówią, ale super, poczekam, żeby pan mógł też mnie tak rozpierdzić. Bardzo proszę, jeszcze to może my się ustawimy w kolejce. W życiu nóg nie upierdzielił. No nikt mnie tak jeszcze nie rozerwał. Człowiek słucha Strike's Back. On nas rozpuszcza dosłownie, no. Mi się generalnie rzecz biorąc Syndicate podobał bardziej, mimo że to nie jest do końca to, co sobie życzyłbym, żeby było remake'iem Syndicate'u. To było The Cool Test. To by było The Cool Test. Jednak mimo wszystko wolałbym izometryczny rzut i że się komandosami rozstawia i strzela z miniganów. O tak. Tutaj jest troszeczkę tego w trybie kooperacyjnym, w którego, uwaga, nie miałem możliwości zagrać, ponieważ najpierw dostałem wersję na debuga, czyli na konsolę debugową, która obsługiwała tylko i wyłącznie single playera, a potem dostałem wersję na peceta, która niestety nie chciała się zainstalować, bo wcześniej zainstalowałem sobie wersję na konsolę. Kogo to wali? Nie miałem jak zagrać w koopa. Próbowałem. Jak Bóg widzi, że chciałem, ale nie mogę. Ale Miłosz, na pewno ty grałeś w koopa. Nikt z nas nie grał w koopa, a to jest najfajniejsze. Grałeś w koopa, to się gra. Ale, natomiast... A w Darknessie w koopa zagrałeś?
Bo tam przynajmniej tam można się, samemu. Można samemu, właśnie. Można samemu, właśnie. Więc w Darknessie możecie sobie zagrać w koopa samemu. To jest fajne uzupełnienie historii głównej. To dla ludzi ze schizofrenią jest przydatne. W koopa samemu. Batman. Szwedzki kucharz prędzej. Co prawda, trzeba powiedzieć, że Syndicate jak wyszedł, ten prastary pra-Syndicate, to był jedyną grą, jedynym krzewem płonącym na pustyni po prostu. Nic, żadnej takiej gry nie było podobnej i nikt mu przez długi czas nie zagroził. Grał się albo w Syndicate, albo w nic. A teraz możesz zagrać albo w Darknessa, albo w Syndicate'a, albo w Riddicka, albo w Battlefielda, takiego albo w Jack the Lions. Możesz. Chyba musiał się rozpędzić paręnaście razy na schodach pewnie i zanurkować na Indianina. Pewnie byś musiał. Ja, jeżeli miałbym polecać, to poleciłbym jednak zdecydowanie Syndicate, ponieważ jest on fajniejszą grą niż Darkness. To jest twoja mina I am retarded son of Milo. Ja bym pograł w Darkness jednak, bo jest shading i jest fajniejszy. Bardziej artystowski. Nie, ale nudzi się strasznie szybko i moim zdaniem nie. Ale ma ciekawszą historię Syndicate, to prawda. To ja bym zrobił tak, że dałbym Darknessowi siódemeczkę, nawet i pół, żebyś był ucieszony. Ale jak ty tak jakoś skostniałeś wewnętrznie, bo ty te siódemki tak sypiesz teraz, a kiedyś ósemki dawałeś, nawet czekaj, jak ktoś nóg nie miał. A Syndykatowi byśmy dali ósemeczkę. Taką. No ale myślałem, że osiem. Troszeczkę na wyrost. No, co, chcesz 8,5? Dobrze, no niech ma, nie, who cares. To już jak zwykle rozdziera mnie smutek i nostalgia, gdyż skończyliśmy nasz odcinek i będę musiał szukać jakichś zastępczych jak sensów w moim padasz życiu. I rozdzierasz? Rozdzieram sobie klatkę piersiową, uzewnętrzniając jelita, a także otrzewną. Tak, dokładnie. Bo nie masz serca tam. Ani sensu w życiu, jak nie jestem z tobą i nie mogę wymieniać poglądów na temat elektronicznej rozrywki. Jeżeli wy nie macie sensu, musicie oglądać nasze programy na hyperplus.pl w kółko aż do następnego razu. Aż będziecie mieli sens. Tak. Do następnego razu.